Przekraczamy granicę Kociewia. Wjeżdżamy na Kaszuby. Tu, we wczesnym średniowieczu, był drewniano-ziemny obronny wód książąt pomorskich, położony na wzgórzu w zakolu rzeki Wieżycy. Po przejęciu ziem przez zakon krzyżacki budują oni tu według najnowszych rozwiązań technicznych obronny zamek. Który ma za zadanie stać na straży ochrony słynnej drogi handlowej, zwaną drogą Margrabiu. Zamek jest najstarszym średnim zamkiem krzyżackim na Pojezierzu Kaszubskim. ...1072 km szlaku. Dojeżdżamy do zamku Kiszewskiego, tajemniczej wsi kaszubskiej z niezwykłymi ruinami zamku krzyżackiego. Obecnie ruiny zamku znajdują się w prywatnych rękach. Właściciel powoli, ale konsekwentnie przywraca dawny wygląd tego miejsca. My idziemy w miejsce, gdzie stoi nasz wehikuł czasu. No to start! Pierwsze hamowanie, przełom IX i X wieku. Idziemy zwiedzić ziemno-drewniany obronny gród książąt pomorskich. Po krótkim rekonesansie przenosimy się do XIII wieku. Tereny te książę pomorski Mściwój II daruje wojewodzie kaliskiemu Mikołajowi Jankowicowi, zwanym Przedpełkowicem. Otrzymuje on dodatkowe tereny jezior Wdzyckich. Dochodzą dochody z połowu ryb. Po nim tereny te dziedziczy jego syn Jakub, kanonik z Poznania. Nie do końca był on nimi zainteresowany. Przekazuje te tereny w darowiźnie w zamian za dożywotnią rentę dla zakonu krzyżackiego. Krzyżacy budują tu, używając najnowszych rozwiązań w dziedzinie obronnej techniki budowlanej, ceglany zamek otoczony grubymi murami obronnymi. Został on wzniesiony na półwyspie w zakolu rzeki Wieżycy, na terenach podmokłych, które w naturalny sposób zabezpieczają go przed niepowołanymi gośćmi. Pracę nad zamkiem prowadzili budowniczowie z Malborka. Zamek składał się z zamku głównego i przedzamcza. Był on w kształcie nieregularnego czworoboku z mocno wysuniętymi przedmurami narożnymi basztami. Zamek Kiszewski należał do średniej rangi budowli w państwie zakonnym. Rola jego to ochrona strategicznej drogi, która biegła z Rzeszy Niemieckiej, Nowej Marchii i Wielkopolski do Malborka. Jak i obrona przed najazdami wojsk polskich, którzy chcieli odbić tereny zajęte siłą przez krzyżaków. W połowie XV wieku zamek Kiszewski zdobywają wojska miasta Gdańska, burząc główny trzon zamku.
strzelacy odbijają zamek i pozostają w nim do drugiego pokoju toruńskiego. W wyniku jego postanowień zamek Kiszewski przechodzi w ręce Polski. Ustanowiono tu siedzibę starostwa niegrodowego. Pierwszym starostą mianowanym przez króla Kazimierza Jagiellończyka został Piotr Szorc. Ród Szorców sprawował tę funkcję nieprzerwanie do początku XVII wieku. W połowie tego wieku rusza remont kilku pomieszczeń całkowicie zrujnowanego zamku w wyniku potopu szwedzkiego. Za to przyzamkowy folwark bardzo dobrze prosperował. Po pierwszym rozbiorze Polski tereny te przejmują Prusy. W XIX wieku zarządca zamku wykupuje od rządu Prus dobra kiszewskie. Po wyburzeniu części muru południowego buduje on tu okazały dwór. Który został posadowiony na średniowiecznych fundamentach. Za czasów krzyżackich stał tu duży dom dla służby. Na miejscu dawnego zamku głównego zbudowano park z pięknymi stawami, połączonymi śluzą i magicznym mostkiem. Ostatni właściciele kiszewskiego majątku uciekają przed zbliżającym się frontem II wojny światowej. Miejsce to zostało przez wyzwolicieli splądrowane i ograbione. Szczęście w nieszczęściu. Zabudowania nie ucierpiały w trakcie działań wojennych. Po wojnie zamek i jego zabudowania przychodzą różne koleje losu, a skutek tego to postępująca degradacja, która zamienia całość w jedną wielką ruinę. Od roku 1998 nowy właściciel prowadzi heroiczną walkę o odzyskanie świetności tego niezwykłego miejsca. Dwór został wyremontowany, stawy oczyszczone, baszta i brama wjazdowa wyremontowane. Dużo zostało już zrobione, ale jeszcze wiele pracy przed właścicielami tego miejsca. Życzymy wytrwałości i powodzenia. Zapraszam na spacer po tym niezwykłym miejscu. Jak zawsze szukamy klimatu średniowiecza. Spacerujemy wzdłuż murów obronnych. Nasza wyobraźnia przynosi nas w czasy świetności zamku. Idąc wzdłuż murów, obejrzymy ocalałą basztę i bramę wjazdową. Spacerując dalej, mijamy uporządkowane stawy, gdzie możemy się zatrzymać i chwilę odpocząć. Po umówieniu się z właścicielem zamku, możemy wspólnie zobaczyć wnętrza ruin, odrestaurowany dwór i wiele innych ciekawych miejsc. To była nasza pierwsza magia szlaku. Czas na magię smaku. Tu spotykamy się z miejscowym kołem gospodyń wiejskich i wspólnie organizujemy piknik z potrawami przygotowanymi razem z kołem gospodyń wiejskich. Smacznego! Dodatkową atrakcją pikniku jest wysłuchanie legend o tym magicznym miejscu. Między innymi o duchach rycerzy czy o ukrytych skarbach i wiele, wiele innych jeszcze legend. Dla miłośników zwiedzania z pozycji siodełka rowerowego tereny te to prawdziwy skarb. Siadamy na rower i w drogę.
po skarby przyrody, pejzażu i niezwykłych widoków licznych tu jezior. Magicznych widoków nigdy nie za wiele. Zapamiętamy je na długo. Dla bardziej zaawansowanych polecam wycieczkę w okolice Warszawy. Nie tej naszej uroczej stolicy Polski, ale malutkiej kolonii, koło której znajdziemy bajkową winnicę Mitumi. Z domkami o nazwach znanych odmian winorośli. Miejsce bajeczne. Zapraszam serdecznie. Z roweru przesiadamy się do samochodu. Jedziemy do naszej kolejnej szlakowej miejscowości. Dojeżdżamy do Starej Kiszewy, stolicy gminy Stara Kiszewa. Tu warto się zatrzymać, pospacerować, zwiedzić zabytki, zjeść loda, napić się kawy z niezłą porcją ciacha. Jedziemy dalej, mijamy Pałubin, jadąc dalej mijamy starą wieś cysterską Czerniki. Dojeżdżamy do Pogódek. Tu idziemy obejrzeć niezwykły rezerwat obejmujący 150-letni las bukowy z licznymi głazami narzutowymi. To dobry czas na kąpiele leśne. No to przytulamy się do drzew i czerpiemy z nich energię. Tereny wokół Pogódek to doskonały punkt widokowy. Jedziemy dalej, mijamy Malary, dojeżdżamy do wsi Więckowy. Stąd pochodził miejscowy wynalazca Franciszek Kiwacz, konstruktor mieszkalnego wiatraka na kółkach. Jedziemy dalej, dojeżdżamy do Skarszew, naszej kolejnej szlakowej miejscowości. Ale to już w następnym odcinku naszego podcastu, na który serdecznie zapraszam.